Panie prezesie, Memoriał Czaja Adamaszka, taka impreza, która łączy pamięć o tych wybitnych postaciach zapasów, ale też za pana plecami jest wielu młodych zawodników, co przypuszczam, że panu sprawia szczególną radość. No, kiedyś to był najmocniejszy klub w Polsce, prawda? Byliśmy nawet notowani w Europie, również w pierwszej trójce. No więc rzeczywiście to byli seniorzy. Oni zdobywali medale na mistrzostwach Europy, świata, igrzyskach olimpijskich, co zresztą z dumą dzisiaj mówiłem na otwarciu. Natomiast przyszłość leży w młodzieży. Wiemy, że najłatwiej jest w tej chwili pozyskać środki dla młodych ludzi, a poza tym no... To jest najpiękniejsze, jak ja widzę, jak dzieciaków udaje nam się wyrywać z tego wirtualnego świata, z tych smartfonów, tego wszystkiego właśnie do goralu, do czegoś, co tworzy ich w ogóle inne życie. Wiemy, że człowiek wysportowany inaczej funkcjonuje w społeczeństwie, a tak jak już wspomniałem, jeżeli któryś z nich stanie kiedyś na najwyższym stopniu podium i wysłucha Mazurka Dąbrowskiego, to jest moment, który się nie da zamienić na żadne pieniądze. To jest coś, czego im oczywiście życzyłem i życzę cały czas. No, to jest to, czego byśmy chcieli widzieć w polskim sporcie. No, jest sporo działań w tej chwili na rzecz uzdrowienia, no bo gdzieś tam się pogubili. Co prawda, no, nie mamy się co oszukiwać. Ruszył cały świat, ruszyła Afryka, Azja i to jest rzeczywiście spore wyzwanie. Ale przede wszystkim, żeby nasza młodzież ćwiczyła. I dlatego ten memoriał wspaniałego człowieka, najlepszego kierownika, jak powiedziałem, na świecie, Jana Czaja, no i trenera, który no, pasją zarazał wszystkich, Jana Adamaszka, dwóch panów Janów, którzy tworzyli potęgę, jak ja to widzę, Geksy. To jest super, super nazwa, typowo właśnie należąca do tego regionu. Cieszę się, że mogę być dzisiaj na tym, trochę w innej roli, jako prezes Polskiego Związku Zapaśniczego, ale dla mnie to też jest spełnienie jakichś swoich marzeń, swojej misji. Byłem zawodnikiem, byłem trenerem, byłem sędzią. Teraz jestem prezesem swojego ukochanego związku, czyli zapasów. Dlatego cieszę się, że dalej GKS funkcjonuje. Mam nadzieję, że już tam się dobijają do medali na mistrzostwach Polski. Czekamy na medale na mistrzostwach Europy, świata. No i daj Bóg, żeby to jeszcze na tych igrzyskach olimpijskich. Prezes, jak wygląda współpraca GKS-u z zapaśniczą Gieksą? Ja bardzo się cieszę, że ten klub, który jest tak zasłużony dla miasta Katowice i dla samego GKS-u Katowice, tak znakomicie się rozwija, że już mamy w tej chwili kolejną edycję tego znakomitego memoriału Czaja i Adamaszka. Znowu dzisiaj na starcie będzie ponad 200 zawodników, więc ja chciałbym przy tej okazji oczywiście uhonorować kolejne 3 osoby z zapaśniczego klubu GKS Katowice medalami jubileuszu 60-lecia GKS-u Katowice. Panie Janie, w pana rękach medal 60-lecia GKS-u Katowice. Proszę powiedzieć, jakie pan ma skojarzenia z nazwą właśnie i z marką Gieksy? 60 lat najlepszego czasu mojego życia. Aha. Zacząłem w 1965 roku jako mały smarkaty. To było wtedy, pamiętam, treningi odbywały się w szkole numer 17 na sali gimnastycznej. Wtedy jeszcze mata była zrobiona z trawy morskiej, była do rozwijania. No i tak zacząłem moją karierę zupełnie przez przypadek. Mój starszy brat trenował już, a ja byłem taki, no po prostu opiekował się mną i siedziałem na ławce i patrzyłem, jak oni trenują. Przyszedł trener, mówi, co ty tutaj siedzisz? Zobacz, to jest mój wnuk i może z nim trenować. No i tak się zaczęła moja historia. Bardzo szybko miałem po prostu talent. Bardzo szybko dochodziłem do wyników. Tak jak mówię, w 1965 roku byłem już wicemistrzem Polski młodzików. Ale co najważniejsze, w stylu wolnym. Trzeba przypomnieć, w stylu wolnym. Tylko raz w życiu walczyłem, zrobiłem srebrny medal i od tego czasu moja kariera poszła w zupełnie innym kierunku. Także no te 60 lat od powiedzmy od 83 roku moja kariera na terenach tutaj kraju się zakończyła. Wyjechałem po prostu na kontrakt za granicę, no i tam dalej kontynuowałem moją karierę sportową. Wiadomo, że pana nazwisko najczęściej wspomina się w kontekście medalu olimpijskiego. To faktycznie był taki najbardziej przyjemny moment pana kariery? No po prostu medal olimpijski jest największym sukcesem, to jest marzenie każdego sportowca, nie tylko dzieci, ale nawet tych, którzy już odchodzą, że tyle lat pracowali ciężko i po prostu nie mieli szansy nawet, żeby zdobyć taki medal, a już samo zdobycie medalu, już większego szczęścia dla sportowca nie ma.
jeszcze zapytam na koniec, bo spotykamy się na memoriale Czaja i Adamaszka. To taka impreza, która łączy pamięć o tych wybitnych postaciach zapaśniczej Gieksy, no ale tutaj przede wszystkim jest rywalizacja młodych sportowców. Pan Czaja i pan trener Adamaszek byli twórcami w ogóle nie tylko GKS-u Katowice, ale sukcesów także naszej reprezentacji. Pamiętam, żeśmy byli na Mistrzostwach Świata, było 8 reprezentantów z GKS-u Katowice. To nie jest żaden przypadek. Po prostu stworzyli nam warunki, żebyśmy mogli trenować. Byliśmy zatrudnieni, znaczy powiedzmy byliśmy na etatach w zakładach pracy i pracownicy, którzy po prostu na nas ciężko pracowali, żebyśmy mogli trenować. Dostawaliśmy naturalnie wynagrodzenia, ale mieliśmy bardzo ciężkie zadanie. Musieliśmy twarzą wychodzić, że nie na darmo to wszystko poszło. Oni nam pomagali, a myśmy ich nagradzali naszymi wynikami.